Dzień dobry! Materiał wideo powstaje na żądanie grupy OLX w związku ze zgłoszeniem numer 162 711 91. Dotyczy to sprzedającego DM51. Przedmiot sprzedaży to telefon komórkowy Samsung S20FE 5G, gwarancja do 08 2024. Przedmiot według opisu miał być pozbawiony wad fizycznych, jednakże no takie wady zostały tutaj przeze mnie zidentyfikowane. Przekazałem informację do sprzedającego, iż z uwagi na te wady chciałbym odstąpić od umowy, powołując się na zapisy kodeksu cywilnego, artykułu 560, w brzmieniu jeśli rzecz sprzedana ma wadę. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Yy, niestety sprzedawca tutaj upierał się, że wysłał telefon sprawny technicznie, no i mojego oświadczenia nie przyjął, dlatego też skorzystałem tutaj z tego pakietu OLX i chciałbym zauważoną wadę tutaj zaprezentować. Yy, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że paczka tutaj przyszła naprawdę w nienaruszonym stanie. Była zapakowana bardzo solidnie. W środku folia bąbelkowa, wszystko to, co miało się znaleźć, w tej, paczce, w tej paczce było. Sam telefon, myślę, że w bardzo dobrym stanie wizualnym. Jakieś tam drobne mankamenty w postaci odprysków, no ale przy używanym sprzęcie jest to jak najbardziej normalna rzecz i dla mnie jak najbardziej do, do zaakceptowania. No, i wszystko było w jak najlepszym porządku do momentu, w którym próbowałem ten telefon naładować. Skorzystałem tutaj z przewodu USB-C, który został dołączony do zestawu wraz z ładowarką. No, ale niestety, ten kabelek tutaj, jak widać, nie wchodzi do gniazda w całości. Co prawda, gdzieś tam, jak ten kabelek pod odpowiednim kątem się włoży. No to coś gdzieś tam próbuje ładować, jednakże na telefonie wyskakuje informacja o tym, żeby ten kabelek sprawdzić. Tak więc, żeby nie było wątpliwości, posłużyłem się tutaj innym przewodem, innym kabelkiem. Jest to kabelek USB-C USB z oryginalnego Powerbanka Samsunga. No i tutaj, niestety, również jest podobna sytuacja. Kabelek się. W środku rusza i niestety telefonu nie ładuje z odpowiednią prędkością. Sprawdzałem jeszcze różne inne kabelki, ale wynik niestety był ten sam. Dla zobrazowania chciałbym jeszcze tutaj pokazać, jak wygląda dokładnie w takim samym modelu praca sprawnego gniazda. Tutaj, jak widać, kabelek wkłada się bez najmniejszych problemów. Urządzenie zaczęło się ładować, a przy wyciąganiu przewodu czuć taki niewielki opór. Natomiast chciałbym tutaj przypomnieć, że ten model jest wyposażony w modu Power Delivery i funkcję Quick Charge. Tak więc daje to możliwość ładowania, oczywiście w zależności od zastosowanej ładowarki, nawet z natężeniem 3A. No, tutaj niestety takiej możliwości nie ma. Najwięcej co udało mi się uzyskać to na zwykłej ładowarce było to 0,3 A. No niestety, telefon w tym stanie pokazywał czas ładowania od 0 do 100% w okolicach 11 godzin. No to całkowicie dla mnie jest nie do zaakceptowania. No, bo telefonu po pierwsze nie da, się, nie da się z niego korzystać w momencie, kiedy się ładuje. <laughs> Musi on nieruchomo. Po drugie, no nie da się go ładować gdzieś tam w podróży, w samochodzie, czy na rowerze, czy gdzieś tam z powerbankiem. No takiej, takiej możliwości tutaj również nie ma. W rozmowie sprzedawca potwierdził tutaj. Posłużę się screenem z, z naszej rozmowy, że faktycznie ten kabelek słabo wchodzi, ale ładuje normalnie, według sprzedającego. No, niestety nie. No, ładowanie telefonu 10 godzin nie jest zjawiskiem normalnym. Sprzedawca tutaj twierdzi, że to, że kabelek nie wchodzi do końca, nie oznacza, że gniazdo jest uszkodzone. No, tutaj również z tym się Nie mogę zgodzić, bo no nie ma innego wytłumaczenia na no to jest zjawisko. Jeżeli kabel nie dochodzi do końca, gdzieś tam wylatuje. ładowanie jest możliwe tylko pod pewnym kątem. No to niestety to wskazuje na to, że ten port ładowania jest uszkodzony. No i tu również trzeba podkreślić, że takie uszkodzenie z reguły nie dzieją się nagle. To jest najczęściej proces długotrwały. Gdzie no, to użytkowanie tego telefonu jest takie, a nie inne, gdzie, gdzie próbujemy tam albo wkładać jakiś nieodpowiedni przewód do tego gniazda, albo gdzieś eksploatujemy ten telefon w środowisku, gdzie, gdzie panuje duże zapylenie, do środka dostają się tam zabrudzenia, które no, w konsekwencji prowadzą do takiego ani innego stanu takiego portu, więc nie jest to uszkodzenie, które powstało nagle, jest to raczej uszkodzenie, które gdzieś tam już wcześniej ten proces e, trwał. Także no, nie podzielam zdania sprzedającego, że jest to normalne. W dalszym ciągu tutaj proszę o zwrot należności, a przedmiot w takim stanie, jak widać tutaj na załączonym materiale, zostanie do sprzedającego wysłany. Chyba tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pozwolą na podjęcie decyzji w tej sprawie. Jeśli nie, to ja zachęcam do kontaktu. Jestem do dyspozycji pod adresem mailowym z OLX. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia.